Dzień dobry, Reniferek, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Powoli dobiega końca i myślę, że warto stworzyć taki ranking największych w top tego roku, tak, bo to nie jest to, właśnie to nie jest ranking top, to jest w top. Jeszcze jedno. Tak, to nie jest, że top roku 2019, tylko w topy. W topy roku 2019 i myślę, że doskonałą pozycją tak będzie to, że jechaliśmy od 8 do 14, ile jest godzin? No to jest trudne, ale ja co jestem? Ja jestem vlogerem, a nie matematykiem. Ja za mało spałam, żeby 6 godzin. No. Jechaliśmy 6 godzin na spotkanie, które zaczęło się o 12, przyjechaliśmy o 14 i dziewczyny są przekochane, że jeszcze poczekały ze zdjęciami na nas i chociaż, no w ogóle, byliśmy na spotkaniu vlogerów przez 30 minut, bo blogerek. No, blogerek, nie, no, tak, blogerski, no, taki influencer tutaj, świat, zawiewa. I byliśmy na nim pół godziny, bo się spóźniliśmy. No. Jesteśmy koło brzegu. Mieliśmy tu przyjechać wczoraj, ale plany się zmieniły. Spotkanie miało trwać cały dzień, ale to nas w żaden sposób nie usprawiedliwia, nie, bo mogliśmy przyjechać wcześniej, ale była, no tak. Ale było wyszło. Super. Ogólnie nie, teraz było super. Zabrzmi, jakbym marudziła, że ten, ale. Ja muszę coś powiedzieć. Bo po prostu czekaliśmy, aż tata wróci z pracy, ja mam puentę. I wtedy mogliśmy dopiero wystartować. Ja mam puentę, bo w życiu to nie o to chodzi, żeby to było długo, tylko intensywnie i tak fajnie. Było intensywnie i tak było fajnie, naprawdę, aż taki co czuję, nie. Chciałam powiedzieć, niesmak po tym spotkaniu, niedosyt. No to by była kolejna w topa roku. Nie, już nic, no, nie będę tak mówić przed kolejną kawą. A widzę, że dziewczyny wróciły. Może to nie jest koniec spotkania. No i w ogóle to właśnie wszystko tutaj opowiedzieliśmy i nie wiem, czy to wstawić przed kadrami, czy po kadrach, jak to teraz ugryźć. Kompletnie nie wiem. Nie gryź tego, ale to jest film, tego się nie je. Okej, okay. Było super, ale bardzo, bardzo krótko i mamy nadzieję, że następnym razem uda się spędzić razem więcej czasu. Ja to wyjaśnię, bo to już jest straszny chaos, a teraz pokażemy wam, bo nagrywaliśmy trochę kadrów, jak wyglądało spotkanie influencerów. Dziękuję, uratowałeś tę wypowiedź.
Mikołajki, przyjazd do Kołobrzegu, a tu się okazało, w ogóle jak wpadliśmy dzisiaj na spotkanie tacy spóźnieni, to powiedziałam od razu, żeby dziewczyny nam jakąś karę wymyśliły, a one takie są, że jeszcze nam prezenty dały. No. Także pokażemy wam teraz, sami jeszcze nie wiemy, co my dostaliśmy od Mikołaja. Ja już trochę wiem, przyjazdem. Bo no tak, częściowo zajrzeliśmy. Tutaj wypiliśmy już coś. Oj tak, ja byłam bardzo spragniona na siłowni. Smaczne, bardzo naprawdę wiecie, smaczne. To jest spoko. Albo byłam bardzo spragniona. Bo to jest energetyk, słuchajcie, w 95% tłoczony z polskich naturalnych jabłek. Tak, i to są... naturalnych polskich jabłek, tak. Nienaturalnych. Ale spoko, i jest... naturalna kofeina. Bo często się kojarzy, że energetyk jest szkodliwy dla zdrowia, a ten ma zrobione badania, że jakby jest prozdrowotny. Okej, to ja już nie muszę sobie robić badania, bo się napiłam. Nie, dalej mieliśmy super soczki. I jeszcze posiłce, tak, one wyglądały nieco inaczej z zawartością. Oczywiście poprosiłam Rafała, żeby mi zostawił łyczka, bo chcę spróbować też tego z agrestem, ale jednak się nie doczekałam. A ja nawet nie posiłce, tylko od razu wybiłem. Tak. Właśnie, wy tu leżeliście sobie, obijaliście się, my ciężko trenowałyśmy dzisiaj. Ten był z czerwonym agrestem i muszę wam powiedzieć, nie wiem, że... Nie był smaczny, bo mi Rafał wybił. Smakuje to dokładnie tak jak zielony agrest. Zaskoczenie dnia. A, czerwony tak. Oczywiście. Wow. Ale smakuje jak agresy. A to smakowało jak marchewka. Ja lubię marchewkowe soki, także jestem bardzo usatysfakcjonowana. Przechodzimy do dwóch wielkich toreb. Wiem już, że zawartość nieco się różni, choćby tym, że właśnie mieliśmy różne smaki soków, także zajrzyjmy do środka. Pierwszą rzeczą, którą wyłowiłam, jest zniżka 100%, w ogóle Black Friday wymięka przy tym, na wywołanie w Labilab zdjęć. Jeszcze nie wiem w jakiej formie, kwadraty 8x8. Wydaje mi się, że to są po prostu właśnie zdjęcia kwadratowe, bo widziałam, że oni też mają fotoksiążki takie mniejsze. Muszę to jeszcze się tego dowiedzieć, ale fajnie, bo sobie wywołam jakieś z tego roku zdjęcia. To i ja mam, i ty masz, także sobie powybieramy. Albo może jakiś prezent zrobimy, zobaczymy. Żel na zmęczone nogi i stopy. Chłodzi i odpręża. I to jest coś cudownego. Ja sobie taki coś kasztanowy kiedyś, z tej Shifood jeszcze nie znam, ale kasztanowy taki też żel chłodzący, jak byłam hostessą i mnóstwo godzin stałam, to mi bardzo pomagało. Więc, a to też jest kasztanem, więc też może być spoko. Ja już czuję odprężenie. Czyli kasztan to jest synonim dobrego kremu, tak? Tak, Rafciu. Jest kasztany? Kiedyś zobaczę, że jak jest krem z kasztanem, to będzie dobry. Dobry krem, bo to z kasztanem. Jaram się bardzo, jako szalona ciotka. Nie wiem, co trzymam w dłoni, ale to jest coś dla dzieci i coś kalemelony. I takie rośliny hawajskie. Nie mam pojęcia, kalemelony. Jakbym była mamą, to pewnie bym już wiedziała. Czekajcie, bo tu po czesku mata turystyczna. Okej, okay, dla dziecka, super ekstra. W takim razie następnym razem Remek jedzie z nami. I jeżeli ty też masz, to drugie maleństwo też pojedzie z nami. My poczekamy na to drugie maleństwo i porywamy oba. Tutaj jest taką piękną dziewczynką, a tutaj takie kale melony. I są takie mięciutkie, naprawdę spoko. I myślę, że bardzo praktyczna sprawa. No, to mamy prezenty od Mikołaja, nie tylko dla nas. Nie, chyba, że ty się zmieścisz na tej macie, ale jakby dwie złożyć, może się zmieścimy. Tak. Szampon do włosów, nutka, miałam z tego balsam, bardzo fajnie pachniał. Też pożyczkowy, oja, ekstra. Pokaż nam trochę ten balsam. Fajnie pachnie, pomuchajcie. O Jezus. Ale tak soczyście, że aż bym się chciała napić tego. W ogóle jestem bardzo cały czas spragniona, nawet po tych soczkach i takiej pożyczki też bym się jeszcze napiła, ale tak ochroniający kolor. Pokaż nam to. Przyda mi się ochrona koloru, bo już dziwne rzeczy się na tych włosach dzieją. Dzisiaj z mamą stwierdziłyśmy, że powinniśmy się do fryzjera obie wybrać, coś z odrostami zrobić, ale nie wiemy, czy będzie jakiś termin jeszcze w grudniu wolny, bo o to pewnie ciężko. No proszę, śniadanko wyciągam, pora wieczorna, ale czekaj, są jakieś listy, korespondencje. Ja nie wiem, czy ja to mogę udostępniać. Jedne i drugie kakao, to ja już chyba sobie, ja jednak tamtą torbę biorę, zdecydowanie. Mamy z Milcu, nie wiem jak to się czyta, ale markę znam i oni mają bardzo dobre takie ciasteczka, bio. Chrupeczki też, też takie, pamiętasz, jedliśmy takie chrupaki czekoladowe, dobre to było, nie pamiętam dokładnie, bo to takie nietypowe, a tu płatki, jeszcze płatki nie jedliśmy, więc już mamy śniadanko, wspaniale, zaraz to wszystkich poczęstujemy. Mleka nie mamy, no to się zje bez mleka. O, mamy jeszcze zapas większy tych napojów, także, energetyki, to się przyda na jutro, jak będzie zjazd jakiś. Tak, ostatnio mamy wyjazdy z jazdy. A nie rodzinne. Kurde, nie wiem gdzie zaglądać. Jezu, ile tu jest rzeczy jeszcze innych. Kolejny soczek, pomidorowy. No wspaniale, też bardzo lubię. Także, co można potas uzupełnić. I tamte soki były spoko, więc myślę, że pomidor też będzie jak najbardziej okej.
Wanda, ta kamera. O, ja cię, tu jest jakaś co to jest? Księżyc? Porana, dobranoc. Bo już księżyc świeci. Dobrze, to nie świeci. Świeci trochę. Tak. Błyszczy, tak? Tak. No błyszczy. Ta. A zobaczmy, co jest z drugim. Czy mamy dwa księżyce i będziemy ten Ying i Yang? Jestem z recyklingu, użyj mnie ponownie. Ale wspaniale. No co noc takiego księżyca można używać? Nie, to jest coś innego, albo ja mam coś innego. Kółeczko, taka chmurka, obłoczek, ramka. Poczekajcie. Słonko? Ty, ja wiem, co to jest. Co? To jest takie koło, przez które jak się powiesi na drzewie, to trzeba będzie trafiać z łuku. Strzałą z łuku. Tak. Tak, a takie piękne. Albo przez księżyc i to będzie test mrocznych zabójców księżyca. Mhm. Dobra, to będzie... ja na księżyc no. Biorę i sobie chyba podeszę albo z jakiejś tutaj fajnie tak w sypialni czy coś. A z tym też będzie. Na drzewie będzie fajnie. No. Więcej niż prezent. Ja, takie dekoracje. No my jesteśmy na etapie na razie gruzińskim trochę jeszcze, ale za jakiś czas będziemy się urządzać. Zaraz nas wykopią do innego pokoju, to też będzie trzeba się jakoś udomowić pięknie. Ja także takie dekoracje. O, Wałcie sobie powiesisz taki księżyc. Albo Wałcie, no tak. Myślisz, że w ogóle nas wyrzucą? Nie wiem. Podzielimy się czymś tu może. Może ich przespimy. Zależy, czy będziemy głośno teraz krzyczeć i ich obudzimy. Nie, film oglądałem. A. Przedłużacz do body dziecięcego. To jest fajna sprawa. Bo właśnie, eko ubranka, nie dość, że są super eko, to jeszcze... Czyli to się tu jakoś, to Kinga będzie wiedziała i to jest coś, co się na pewno przyda, bo te ubranka rosną razem z dzieckiem i ja nie rozumiałam, na jakiej zasadzie wcześniej. Poczekaj, bo chcę tutaj pokazać, jakby bez było to. Nie myślałam, że to coś jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay, i można to sobie dopiąć i wtedy rzeczywiście ubranko jest większe. Ale bajer i polski wyrób to jest. Czad, fajna sprawa. No, to już mamy prezenty mikołajkowe dla wszystkich. Świeczuszki. Czy to jest czekolada, czy kawa? Cokolwiek by to nie była, czy czekolada, czy kawa, pokażmy to ja już kocham. Świeczuszki, z czego one są tutaj? Z asteryny. No to na pewno, waniliowe. Waniliowe, ale wydaje mi się, że to jakaś taka kawka. Mhm. I pachną fajnie. Oj, bardzo, bardzo mi się to podoba. Okej. Okay. Nurkuję dalej. Już się powstrzymać nie mogę i czuję, że muszę przyspieszyć, bo tego jest naprawdę sporo. Szampon, chia i pudding. Też fajnie pachnie. O kurczę, jakie zapachy. Jak ja mam to powąchać, no, Grażyna? No tak, no. Co my tu mamy? Czy to jest też jakiś... Jestem tam... aparatem, nie zdrowy mogę tego powąchać. Ja fundujesz sobie pyszną chwilę przyjemności, porcję witalności. Ja też bym to wypiła, to jest takie też ładne, soczyste. Do włosów łamliwych, suchych, puszących się. No to teraz myślę, że naprawdę jest trafione. Powinnam chyba na zmianę używać, wzmacniać kolor i odpuszczać te włosy. No tak, bo ty się często puszysz w sumie. Puszą mi się, jak jest wilgotno, dzisiaj cały dzień panało. No ty się puszysz, a nie włosy. Tak, ja się puszę na tę pogodę. Mamy smyczkę z Nutki. Nutka w ogóle to jest imię tego dziecka. Nutka to szampon miałam. Imię dziecka z filmu, co byłyśmy, 1800 gramów. Bardzo fajny jest taki film przed świętami, warto fajnie sobie obejrzeć, tak, tak, tak. Ale taki temat trudny taki trochę, ale ładny bardzo film. I teraz z Nutką smyczka. Szlak słonia. Okay. To jest tutaj lokalnie? Czy to jest koło brzeg może? Rynek Staromiejski. Aktywnie nad Bałtykiem. Ej, może jutro jeszcze coś tu zdążymy sobie z partii rekreacja? To, no tak, tutaj okolice. Ej, trzeba się w to wczytać. Szlak słonia. No tak, my tutaj byliśmy. Tutaj chyba dziś, o ile to jest ratusz? Jeszcze się upewnię. nie mam pewności, ale jak obstawiasz? Obstawiam, że... Trzebiatów! O nie, no. No to w takim razie musimy jechać do Trzebiatowa chyba. A to też jest gdzieś w końcu, mi się wydaje. No dzisiaj jedna blogerka mówiła, że jest Trzebiatowa, tak? Nie? Tak, tak, tak. No, no to jutro wjedziemy do Linek. No to akurat tak, już powiem, że jesteśmy przyjaciółmi. No, no ze spotkań influencerskich. No przecież. I chyba nas przyjmie na kawę. Tak. Padamy, szykuj się już. nie wiem co, to już zaczęłam wąchać. Zaspa. Zaspa mi się kojarzy z gdańską dzielnicą. Krem. A mi z zaspą. Szczególnie w miejscach zgrubień, stwardnień, to zgrubień to co na boczki? To na brzuch sobie smaruj. Stwardnień, otarć, wypysków lub podrażnień. Wspomaga regenerację naskórka, czyli taki uniwersalny. Może być stosowany codziennie lub kilkukrotnie w zależności od... Czyli masz napisane jak na skórkę. Na skórkę. Tak, czyli to trzeba na skórkę. Na zgrubienie. Dobra, można jeść i smarować. Ty już to zrobiłaś jak... Tak. Profesjonalna beauty blogerka. Tak, nauczyłam się czegoś. No. Dla osób o skórze suchej, podrażnionej, czyli coś takiego delikatnego, fajnie.
Tuż dobrze. O, bardzo mi się chciałam przyda. Chciałam zobaczyć jakaś szczoteczka, czy jest tu narysowana, czasami jest. Ale mam nowy tuż, dopiero co otworzyłam, a jak to otworzyć, to się boję, że mi trochę wyschnie i trochę mi szkoda. Ale na pewno się przyda. Ja lubię najbardziej takie grubsze szczoteczki. Ten może mieć taką, bo sam jest taki grubszy, ale celować nie będę. Zobaczymy. Pomyślałem, że wolisz grubszych, dlatego mnie masz. A, jest okej. Okay. Śliwkowy olej tłoczony na zimno. Mogę to zjeść, czy to się smaruje? Silne właściwości nawilżające. Ty w ogóle... To zjedz, to się nawilżesz od środka. Że jednak mi się bardziej tutaj pofarciło od tego Mikołaja. Ty chyba niegrzeczny byłeś. No wypiję twoje energetyki. Możesz chrupki sobie tam na śniadanie zjeść. A ja się będę smarować. O. Ja będę piękna, a ty najedzona. No i to, mi pasuje. No. Nie będę tego jeść. Nakładając wieczorem po demakijażu, no to może sobie zaraz nałożymy, bo my już jesteśmy po demakijażu, po prysznicu, jako tonik do włosów. Ej, to ma różne... Kto używa demakijażu? Demona. No, myślałam, że demony. Demony też. Śliwkowy olej. No. Ja w tym sezonie... uwaga. Kocham śliwki w tym sezonie, więc... A w innym sezonie już nie kochasz śliwek. Kocham, ale teraz bardziej. Nawet mam jeszcze suszone ze sobą. Tak kocham, nie wiem. Spędź nadzwyczajne święta z kamera. Mikołaj przyszedł w tym roku wcześniej. Niech te wyjątkowe osoby przypominają ci o radosnych i miłych chwilach. Wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Życzy zespół pakamera.pl. Także przekazuję wam życzenia i bardzo, bardzo dziękuję. A co my tutaj mamy? A tutaj mamy katalogi nutki. Bardzo mi się podoba. A nazwa. I chyba teraz sam miałam z tego, ale właśnie ten zapach był boski i był bardzo, bardzo spoko. Eko ubranka, tu się jeszcze reklamują, to właśnie byłam na ich stronce, ale nie ogarnęłam, że to są te przedłużacze i że one na tej zasadzie działają. A, przedłużacze właśnie. Ubranek dla dzieci. Tak, tak, tak. Fajny, naprawdę spoko pomysł. To jest spoko. Okej. Okay. Co mamy dalej? Gmina Trzebiatów, to też możemy poznawać okolice. No to trzeba by zobaczyć, jak działają te przedłużacze, nie? Na ręku. No, to po prostu wiesz, dopinasz do tych tutaj, tak jak tutaj ma dziecko bodziaka. I dopinasz nie to z tym, tylko masz jeszcze takie przedłużenie, które sobie spinasz. Fajne, spoko. Jakie bobasy fajne tu są. Kremik do rąk, arganowy olejek i kofeina. Okay. O Jezu, jaka mała czcionka, jestem taka ślepa o tej porze. No, ale może być fajne. Też nie będę na razie otwierać. Ja zawsze otwieram tych kosmetyków, nie, muszę się pilnować, żeby je sobie odłożyć. I teraz przynajmniej mam ograniczone miejsce na kosmetyki, więc rzeczywiście się tego trzymam. To jeszcze życzonka drugie od pokamery. Dziękujemy, dziękujemy. A, czy ja tu mam szminkę, czy ja tu mam, co ja tu mam? Ach, trukowe, dobra, fajne. Tak, lipstick. O, to coś dla ciebie. Red lipstick. O, jaki piękny. To nie jest red. Za blado. To jest taki... A, nie mówię, że red. A, ja tak powiedziałem. Z witaminką E od farmacji. To jest taki w kolorze skóry ta szminka taka. Nie no, taki róż. Blady. Że można jednocześnie usta i policzki już. Tak, mogę zamalować w ogóle po. O, na przykład. Nie, ale taki ten, jako róż rzeczywiście by się... Ale jakbyś na przykład była na tle łososiowej ściany, może nawet w tą byś się wtopiła, jakbyś tu pomalowała się. Tak. Pierwsza torba. Kamen Melon. Zaglądamy do drugiej, czy te produkty się jakoś zaoryzmą. Katalog już widzieliśmy, to nie będę przedłużać. Wydaje mi się, że jakoś tak się pokrywają te nasze prezenty. Ale jednak. Na przykład różne są kolory, różne rodzaje kosmetyków. Tutaj też jest przedłużka. A ty taka bardziej dziewczęcza trochę, tak, nie? Tak. Ale myślę, że ale to chyba nie ma aż tak... jak się nawet gadki zakłada, jakieś bodziaka czy coś. Ale w ogóle naprawdę... Raczej to nie będzie widoczne, a przydatne może być tak. Też masz olej śliwkowy, Ale to jest do brody, tak? Czy to było też do włosów? Czy które to było do włosów? Czekaj. Tonik do włosów. No. Masować olejem skórę głowy, następnie wetrzeć do włosów na całej długości. Ciekawe, czy na brodę też. No jak masz długość włosów na całej brodzie, też twarzy. Ja pozbawione blasku, ale będzie ci broda błyszczeć. Tobie i tak błyszcze, jak nie ten, jak coś jesz. Tak. I szamponik. Tutaj mamy do włosów delikatnych, łamliwych i cienkich. Piwonia, słodki migdał. O, piwonia. Mam boski zapach. No, do ciebie coś. No co mi to podajesz? Tak. I też od nutki mamy jeszcze cała pasta kolorów. Nie, no chyba wygrałam, wiesz, i moje... O, znowu są te. Dobra, to ja zabieram, ty zabierasz moje tusze do ręk. A ty chodził? Zamiast energetyki. A ja będę wtedy miał siłę na granie... Następnym razem z nami na siłę. Non-stop. Nie możesz spać. Kawowo i sojowe mleko. Szkoda, że to nie jest do kawy, to jest chyba kosmetyk. Drinking.
Znaczy, no spoko, no. Odżywka do włosów, pijąc swoją ulubioną latę. O, to dla ciebie mega, nie? Bo ty lubisz takie kawowe. Czekoladowe i kawowe. No, Boże, kocham. Tak. Kocham, kocham. Co, ale nie pachnie jak kawa? Powiedz. Pachnie bosko, pomachajcie. Jak kawa? Pomachaj. O Jezus. No jak kawa. Oj, napiłam się takiej kawy. Uwierzcie mi na słowo. Gdzie mogę tam dostać teraz o tej porze? Już nie podaję. Cóż do rzęs. Po raz drugi. To mój. Chyba ten sam. Został. Tak, tak. No dobrze. Dopiero jak się wymienimy, to dostaniesz. Czy masz ten sam kolor szminki? No. Nie, masz ciemniejszy. O, tak. Ej, to jest mój kolor. Zamienimy się. Nie, to jest też mój ulubiony kolor, więc nie dostaniesz go. To będę ci buziaka dawać. I no dobra, to dostaniesz. Ale na policzku. No dobrze. Żebyś sobie nie pomyślał. Tak. Ja sobie nie pomyślam. Tamtej ciekawa jestem. Ale myślę, że albo na mamę, albo na Kinga, będzie spoko w razie czego tam ten kolor. Ja nie wiem, jeszcze się tak nie malowałam. Ulotki kolejne, które już widzieliście. Masz coś innego. Ty masz nawilżające skarpetki. Boże, jakie kocham takie maseczki. Ja stosowałam te takie złuszczające, a te są nawilżające. Też bardzo, bardzo się przyda. Szczególnie jak ja teraz cały czas w klapkach paraduję na basenie, jak pracujemy. Grażyna, powiedzieć ci ohydny żart? Nie. Ja po całym dniu zawsze mam skarpetki nawilżające. Jezu. O Boże. No to było takie... Taki piękny apartament. Obleśne w moim stylu. Weszło dwóch facetów i zaraz już przy jednej kanapie tu jedna skarpetka, druga skarpetka i tak... Bo to jest właśnie high life tak zwany. Jeszcze jeden taki kremik. O, dawno nie pokazywałam tak. Dobra. Ale to naprawdę działa. Zaspa. I wtedy się ostrzy, śnieżna. Nie? Łatwiej. Tak. Naprawdę działa. Sprawdzony flik. Pieczuszki. Jak to powiedziałaś, to się wszystko rozmazało. No bo przestałam tak trzymać. O, ja zaszłam sobie. Pokaż mi to. Zrób taki ładny właśnie make, jak robiłaś. Ja mam takie ręki duże. O, no to musisz mieć większą rękę. To może twoja się nada. To co z ciebie za vlogerka, jak masz małą rękę? No mam na tym kanale. Smoothie. Jakie to jest smoothie? Kurkuma. Pomarańcza, banan, jabłko, mango na odporność. O, a wszyscy przeziębieni jesteśmy. Moja mama jeszcze się trzyma dzielnie. Także może jej damy, żeby chociaż jedna tutaj przeżyła. Zobaczymy. Z kurkumą na wzmocnienie. Też masz taką smyczkę od nutki. Ej, to zaraz, poczekaj, bo ja mam pytanie. Bo kurkuma, to oznacza, że to jest kury, która coś kumała? No. Najwyraźniej. Zobaczcie, ile tych bajerów. No, hojny był ten Mikołaj, powiem wam. Wow. Wow. To jest takie uzupełnienie dobra. Naszego prezentu, czyli przyjazdu tutaj. Adrianna, myślę, że pora zobaczyć, co dostali co właśnie nasi widzowie. Przejdźmy do tego. Tak. Drobna zmiana planów, bo tak się rozgadaliśmy, że mamy masę materiałów z dzisiejszego ja to dnia. Zwiedzaliśmy dziś Kołobrzeg. Tak, no. O tych kosmetykach to możesz nawijać i nawijać. I jeszcze odeślemy was do dziewczyn, które na pewno swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się również w temacie produktów, które otrzymaliśmy wszyscy. I nasz rodzynek również oczywiście, bo dziewczyny są super i też je śledzimy i będziemy śledzić i w ogóle wszystkie linki, żeby teraz nie pominąć tak z pamięci, wrzucimy w opisie linki do blogów i Instagramów. Głównie dziewczyny z Instagrama znaliśmy do tej pory. Jeszcze nie znaliśmy je od strony blogowej. Ja tak macham głową. Dobrze, dobrze. No i wychowany po 10 latach facet. No dobra, powiedz coś teraz. Masz swoją minutę. Dobrze, dziękuję za oglądanie tego vloga, zapraszam. Bo dzisiaj byliśmy cały dzień w Kołobrzegu, zwiedzaliśmy z moimi rodzicami, teraz jesteśmy w bardzo fajnym apartamencie i to wszystko zobaczycie w osobnym filmie, który stworzyliśmy dzisiaj i tak sobie to wykombinowaliśmy, że po prostu będą dwa filmy, dwa vlogmasy dzisiaj. No, także... I wszystkie kalendarze i w ogóle takie sprawy będą w tym drugim filmie. Więc po prostu jak już to obejrzeliście, to już nie macie innego wyjścia, tylko musicie tamten też kliknąć, bo tak to bez sensu w ogóle tak połowa. Musicie, bo to nie wiadomo, nie można nic nie wiadomo wtedy. Nie. Bo to taka, nie ma mniejszej połowy i większej połowy, ale ta jest... Jest tylko mniejsza od trzech. Ta jest, tak. O. Także zapraszamy jak zawsze do śledzenia na Instagramie naszej akcji vlogmasowej. No i tyle dzisiaj akurat. Dzisiaj tak, ale jutro też będzie się dużo działo, także subskrybujcie, dzwoneczkujcie, żeby mieć powiadomienia i w ogóle i zostawcie kciuka w górę. I do zobaczenia jutro.